tvpodkarpacie.pl. Godzina 10.40. Na Sanockim Rynku trwa konferencja prasowa Janusza Korwin-Mikkego. W tym samym czasie do samochodu, który kandydat na prezydenta postawił 200 metrów dalej na ulicy Cerkiewnej, podchodzi dwóch strażników miejskich i wypisuje mandat. Dlaczego, dlaczego mandat? Stoimy na parkingu. Powód? Brak biletu z parkomatu upoważniającego do parkowania. Tuż po konferencji Janusz Korwin-Mikke udaje się do siedziby Straży Miejskiej celem wyjaśnienia incydentu. Jak się okazało, bilecik był, jednak w niewidocznym dla strażników miejscu w samochodzie. Tak, a to jest błędna godzina. Do widzenia, pozdrawiamy. Dziękuję, do widzenia. A na koniec pamiątka od redakcji esan.pl. A tutaj dla pana paragon jeszcze, ten, który był w domu, że pan zapłacił. Dobry. Jakie zdanie o Straży Miejskiej ma partia Korwin? W niektórych miastach działa dobrze, w niektórych działa skandalicznie. A tam to już tutaj jest straszniczka, chodzi i mnie szuka. Jest porobione, pamiątka będzie. Dobra. Ze Strażą Miejską problem polega na tym, że ona mogłaby spełniać dobrą rolę, odciążając policję od jakichś takich porządkowych spraw, żeby policja zajęła się łapaniem przestępców, tak? Ale niestety często Straż Miejska w wielu miastach, i to już zależy od lokalnych oddziałów, jak to obserwują lokalnej społeczności, Straż Miejska zajmuje się wyrabianiem norm mandatowych, chowaniem się w krzakach i czekaniem na ludzi, którzy gdzieś tam na czerwonym świetle przejdą na pustej ulicy w nocy. tvpodkarpacie.pl